Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. I dzisiaj, słuchajcie, przychodzę do Was z odcinkiem, o który bardzo dużo z Was mnie o niego prosiło. Z racji, że dzisiaj zajmiemy się moją bardziej beauty stroną, beauty sferą. Pokażę Wam dzisiaj moją toaletkę, o którą tak bardzo prosiliście. Tą toaletkę mam już 2 lata, była już toaletka z 2018, była toaletka z 2019. Także jeżeli chcecie porównać zmiany tym, co dzisiaj Wam pokażę, a tym, co było kiedyś, to zapraszam Was na 2 pozostałe filmiki. Ale słuchajcie, dzisiaj oprócz toaletki tak naprawdę przygotowałam dla Was wszystkie jakieś takie właśnie beauty rzeczy, które mam, czyli toaletkę, organizer z jakąś taką biżuterią, plus 2 szuflady, w której również trzymam kosmetyki. Także dzisiaj wszystko Wam pokażę i mam nadzieję, że zaspokoję Waszym oczekiwaniom. Także co, myślę, że bez przedłużenia czas rozpocząć ten odcinek. Pamiętajcie, że jeżeli Wam się spodoba, zostawcie łapeczkę w górę. A więc co, zaczynamy od prawej strony, no i tutaj mamy pierwszą tą szafeczko-półeczkę. I w tej szufladce trzymam wszystkie jakieś takie moje balsamy pielęgnacyjne do ust. Tutaj mamy naprawdę różne typy, jakieś eosy, nie eosy, jakieś też peelingi, najzwyklejsze takie pomadki, na przykład tutaj z Altery. Tak by się prezentowała pierwsza szufladka. Na tej szufladce znajduje się taka świeczka Velvet Rose. No i oprócz tego stoi tutaj też taki piękny kaktusik i tego kaktusa możecie już pewnie dobrze kojarzyć z racji, że to jest kaktus, który wystąpił na każdym odcinku. Tu mam między innymi taką zapalniczkę do tej świeczki i na przykład jakiś taki, wiecie, inhalator do nosa. Lecimy dalej, tutaj mam jakby 3 takie pojemniczki. Ten pojemniczek jest z Ikei, ten z Pepco, a ten z TK Maxa. W tym szklanym tutaj znajdują się patyczki do uszu oraz waciki kosmetyczne. Tutaj znajdują się wszystkie jakieś moje najpotrzebniejsze pędzle do brwi, do rzęs, do cieni, do bronzera. Gąbeczkę, która jest już trochę w gorszym stanie, bo za każdym razem ja ją, słuchajcie, oczywiście moczę codziennie. I ja mam tak długie paznokcie, że za każdym razem jak ją ściskam, to widzicie, te paznokcie się wbijają w tą gąbeczkę, przez co ona jest już mega zniszczona. W tym ostatnim pojemniczku mamy, słuchajcie, krem do rąk, proszę bardzo, z Bath & Body Works, szczotkę do włosów oraz taki jakby płyn do mycia pędzli, gąbek i różnych tego typu rzeczy. No i ostatnia półeczko, szafka. Mamy tutaj oczywiście wszystkie moje żele antybakteryjne. Powiem Wam, że ja kiedyś miałam mega obsesję na punkcie tych żeli i bardzo dużo z nich korzystałam. No i teraz mi to w sumie się przydało, z racji, że teraz mam wielką kolekcję na wirus. No i na tej półeczce mam też jakieś takie moje ulubione perfumy. Tutaj Daisy Dream marka Jacobsa, Miss Dior i Saint Laurent, tutaj jakieś z Abercrombie. I ostatnie to takie malutkie próbki jakby, nie wiem, takie miniaturowe wersje Daisy. I ostatnia rzecz, która stoi tutaj na wierzchniej części toaletki, to jest taki mój organizer, Beautiful Thing is Never Perfect. No i to, co tutaj mam, to mam naszyjniki złote, naszyjniki srebrne i muszelki. Tutaj mam bransoletki na rękę, tutaj z tyłu bransoletki na nogę i z tyłu jakieś takie moje ulubione kolczyki. No, także tak to wszystko się prezentuje, a jak jesteśmy przy biżuterii, to może teraz przejdziemy do organizera. Jeśli chodzi o organizer, to on prezentuje się tak i jest to organizer właśnie z Charlotte. I słuchajcie, nie jest to taki organizer, który można sobie po prostu kupić, tylko jest to kalendarz adwentowy. Kilka lat temu właśnie moja mama kupiła sobie kalendarz z Charlotte, no i już zostało jej to i służy mi bardzo dobrze jako organizer na biżuterię. Tutaj jednej przegródki nie ma, mam tutaj tylko jakiś taki pojemniczek właśnie na biżuterię, który w sumie jest pusty. A to dlatego, że włożyłam tutaj kiedyś mokrego beauty blendera i totalnie o nim zapomniałam. No i niestety całe to opakowanie zgniło, musiałam wszystko wyciągać, myć i stwierdziłam, że po prostu szufladkę wywalę, bo nie ma sensu, żeby już tutaj była, także co. A więc pierwsza szufladka, w pierwszej szufladce, słuchajcie, mam broszki. Ja kiedyś miałam fazę na broszki, bardzo dużo broszek nosiłam, teraz już praktycznie w ogóle, ostatnio sobie założyłam, ale nie wiem, jakoś mi już do tego nie ciągnie, także broszek już nie noszę, ale mam, bo kiedyś bardzo lubiłam. W drugiej szufladce mamy, słuchajcie, pierścionki, tutaj jakieś kolczyki, mam też woreczek strunowy z zapinkami, jakby mi się jakieś kolczyki zgubiły zapinki. Tutaj w tym pod spodem pojemniczku czarnym są
takie krótkie wkręty, a tutaj luźno są jakieś takie dłuższe kolczyki, czy jakieś takie ringi, czy jakieś takie wiszące. Następna przegródka to przegródka na akcesoria do włosów, gumki, spinki, wsówki, jakieś gumeczki, recepturki, wszystko do włosów. Tutaj, tak jak mówiłam, ta jest pusta. W następnej mamy różne jakieś takie wisiorki, których aktualnie nie noszę, albo są jakieś takie bardziej wakacyjne, bo wisiorki, które noszę, znaczy naszyjniki, po prostu są w toaletce. Te noszę rzadziej, ale mam je po prostu. Tutaj jakieś takie case'y na żele antybakteryjne. Mam jakieś dwa takie zapasowe. Aktualnie trzeci mam przypięty do torebki. Kolejna tutaj przegródka to są chokery, kiedyś bardzo popularne, miałam ich sporo. Teraz zostawiłam jakieś takie tylko, które mogą mi się kiedykolwiek przydać, chociaż tak wątpię, bo tych chokerów już kompletnie nie noszę. Dolnia przegródka pierwsza, to tutaj mam jakieś bransoletki, których też nie noszę. Kolejna przegródka jest pusta, no i tutaj zaczynają się dwie przegródki, w których już nie ma biżuterii, z racji, że tutaj mamy po prostu takie łańcuchy do spodni. I ostatnia przegródka, to tutaj już w ogóle dzieją się jakieś różne dziwne rzeczy. Mam na przykład krążek od Cybergaja. Jeśli chodzi o organizer, to tyle, co mam Wam do powiedzenia. Przechodzimy teraz do głównej części filmiku, czyli tej środkowej szufladki w toaletce. No i mamy tutaj trzy różne przegródki, także zaczniemy od tej, która jest na prawo. Pierwszą rzeczą są, a raczej pierwszymi trzema rzeczami, są mgiełki od Victoria's Secret. Ja bardzo lubię te mgiełki, co prawda ostatnio częściej korzystam z perfum, ale wciąż je lubię, są takie delikatnie idealne na wakacje. Następną rzeczą, którą tutaj jest, to są okulary Ray-Bany, moje korekcyjne okulary. Aktualnie z nich nie korzystam, bo noszę soczewki, ale kiedyś dużo ich nosiłam, mogliście zauważyć je na jakichś takich starszych filmikach. I ostatnią rzeczą, która jest w tej przegródce, to jest takie pudełko od Petersona. I to, co tutaj się znajduje, to są różnego rodzaju maseczki do twarzy. Powiem Wam, że ja kiedyś bardzo dużo maseczek robiłam, teraz robię już mniej, ale wciąż jakiś taki luźny wieczór lubię sobie bardzo zrobić. Także wciąż je mam, wciąż z nich korzystam. W środkowej przegródce jest taka bardziej pielęgnacja. Mamy tutaj dużo rzeczy takich właśnie pielęgnacyjnych. Antyperspirant pod pachy. Tutaj mamy tonik z Pixi, primer z I Love Revolution, Strawberry Smoothing Face Mist z The Body Shopu i taki po prostu spray do twarzy. Tutaj mamy krem do rąk, który bosko pachnie mlekiem migdałowym. Naprawdę cudowny zapach. Malutka kosmetyczka, a w środku moje soczewki. Jak wiecie, ja noszę soczewki ortokorekcyjne, czyli są to soczewki, które zakłada się na noc, a zdejmuje w dzień. Dwie scrunchie, jedna w takim brudnym różu, a druga czarna. Tutaj zwinięta w taki rulonik, jakby taka opaska na głowę, żeby móc się malować, żeby żadne włosy nie wpadały. I ostatnią rzeczą są takie płatki, takie chusteczki z Cetaphila, oczyszczające właśnie do oczyszczania twarzy. I mamy ostatnią przegródkę, tutaj znajdują się kosmetyki kolorowe. Zaczniemy od podkładu, mam dwa podkłady. Jeden to Bourjois Healthy Mix, drugi to taki Chanel. Następnie dwa korektory z Naked, jeden ciemniejszy, drugi jaśniejszy. Obok mamy mój ulubiony krem do twarzy z La Roche-Posay. Obok tusz z Buxoma. Dwa żele do brwi, jeden z Miss Sporty Just Clear Mascara, a drugi z Anastazji. I ostatnie to taka pomada w żelu z Benefitu. Tutaj mamy dwa pudry. Jeden to Banana Loose Powder z Vibo, czyli jeden taki z najpopularniejszych drogeryjnych pudrów. I tutaj jeszcze puder z Fenty. Kolejnymi rzeczami, które zawsze znajdują się tutaj w tej części, to mamy dwa róże. Jeden to taki z Too Faced Papa Don't Peach, tak on się prezentuje, bardzo w ogóle ładnie pachnie. Drugi to taki Blushing Heart, Candy Queen of Hearts z Revolution, takie serduszko, to jest taki róż z rozświetlaczem. I mam też trzy rozświetlacze, jeden to taka czekoladka Rose Gold Glow z Revolution, mamy tutaj rozświetlacz Rose Gold i złoty. I drugi to jeden z moich ulubionych rozświetlaczy, to rozświetlacz. Tak on się prezentuje, jest już jego dosłownie malutka końcówka, ale to przez to, że kiedyś z niego bardzo dużo korzystałam. No i ostatni rozświetlacz, który dostałam w kalendarzu adwentowym, to jest to rozświetlacz w takich jakby bibułkach. I ostatnimi już rzeczami w tej przegródce z
kosmetykami kolorowymi, są oczywiście paletki, mam 4 takie swoje ulubione paletki. Jedna to taka czekoladka różowa z Revolution, tak się prezentują cienie, są naprawdę prześliczne, tutaj siebie widzicie. Następnie mamy tutaj Sweet Peach z Too Faced, też bardzo ładne kolorki. Tartalette Start, idealne dla mnie kolory, najczęściej się maluję w ogóle tym i tymi dwoma, także moje ulubione. I ostatnia paletka to Nude od Huda Beauty. Tak się ona prezentuje, również śliczne kolorki. Także jeśli chodzi o tą część toaletki, to moi drodzy, jest już to wszystko. A więc myślę, że teraz czas przejść do dwóch ostatnich szuflad. Także co, czas otworzyć pierwszą szufladkę. I w tej szufladce mamy dużo kosmetyków, z których w sumie rzadko korzystam, albo jakoś mi się nie sprawdziły. Tutaj w rogu mamy rzeczy do paznokci, jakieś takie topy, oliwki, zmywacze, pilniczki. Tutaj mamy taki zapasowy Tangle Teaser, który biorę na jakieś podróże. W przezroczystym pojemniczku mamy lakiery do paznokci. Kiedyś sobie malowałam dużo paznokcia, teraz, no jak widać, robię sobie hybrydy, ale często maluję sobie paznokcie u nóg, także mam je wciąż. Tutaj w tej przegródce mam jakieś takie pierdoły, jakaś smycz, gaz, także jakieś, nie, takie kosmetyczne rzeczy. Tutaj z boku jakieś pędzelki, które mi się średnio sprawdziły lub mam ich lepsze wersje, także z nich nie korzystam. No i ostatnia rzecz, czyli taki jakby koszyczek z trzema przegródkami. Tutaj są kolorowe pomadki do ust lub jakieś błyszczyki, płynne pomadki, także tego jest naprawdę sporo. Moja ulubiona to chyba ta z Fenty i ta z Revolution. Chyba moje dwie ulubione, naprawdę. Tutaj z boku mamy jakieś takie podkłady, po prostu kosmetyki takie kolorowe, tusze, jakieś małe pudry, pomady dobre, które mi się średnio sprawdziły, bądź korzystam z nich bardzo rzadko, lub mam ich zamienniki. No i tutaj w tej ostatniej przegródce również są jakieś takie kosmetyki, których jeszcze mam, chcę przetestować, albo jakoś w szczególności teraz nie potrzebuję, ale mogą mi się przydać kiedyś. No i to wszystko, co jest w tej szufladce i została nam już ostatnia szufladka. Tak ona, moi drodzy, się prezentuje. Mamy tutaj 4 białe koszyczki i 1 plastikowy pojemnik. W tym pojemniku mamy kremy do rąk. W tym tutaj białym mamy na przykład taką ściereczkę do zmywania makijażu, jakąś farbę do włosów, oliwkę, piankę antybakteryjną, tutaj też jakaś kolejna oliwka, także no sporo tego jest. Tutaj w tej dużej mamy kolejną opaskę do włosów, tylko że teraz taką ogromną, jakąś taką masującą opaskę. Tutaj oliwkę do ciała i jakieś balsamy, kremy i różnego typu rzeczy. No i 2 ostatnie koszyczki, tutaj jakieś takie rzeczy do twarzy, jakieś 2 peelingi i płyn micelarny z taupy. No i tutaj z boku różne maseczki, jakieś żele, pasty, maści i różnego tego typu rzeczy. A więc co, moi drodzy, to już tak naprawdę wszystko, co chciałam Wam dzisiaj pokazać. Pokazałam Wam, mam nadzieję, wszystkie moje takie rzeczy beauty, które mogłyby Was zainteresować, także mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. No i co, dziękuję wszystkim za ten odcinek, pamiętajcie, żeby subskrybować. Do następnego i cześć!